mi na tą chwilę już ponad 2 lata, kiedy mieszkam w Tajlandii. Rok temu, kiedy Kamil odwiedził mnie tutaj ze swoją żoną i jeszcze z przyjaciółmi, żeby po prostu zobaczyć, jak tutaj mieszka polski przedsiębiorca, jak sobie radzi, powstała mała idea, projekt właśnie ten, czyli Discover Business in Thailand. Traktujesz swojego rozmówcę jako kontakt, kolejny kontakt, z którego chcesz coś uzyskać i nic więcej, no to lepiej nie bierz się za rozmowy biznesowe, bo to nie ma sensu. Tutaj jest tak, że to, jak ktoś ciebie odbierze, to, jak ktoś ciebie polubi, to, jak ktoś będzie miał zdanie na twój temat, będzie miał duży wpływ na to, czy ty zrobisz biznes, czy nie. Druga rzecz tutaj to jest wybór odpowiedniego miejsca, w którym chcesz zacząć ten biznes, bo biznes będzie od razu połączony z jakąś grupą ludzi, którzy będą pracować dla ciebie, z grupą partnerów, z którymi będziesz współpracował, więc musisz dobrze wybrać sobie to miejsce na początku, bo później przeniesienie to jest znów start od samego początku. Biznes, partnerstwo to tak jak małżeństwo. Wybierasz sobie partnera, z którym możesz być przez następne kilka lat, nie przez kilka miesięcy, więc ważna jest uczciwość, ważna jest, czy jakaś chemia istnieje między wami, żeby dobrze się to wszystko prowadziło. Jak myślimy, że może się nie udać, to się prawdopodobnie nie uda, więc bądź miej pasję, bądź przekonany do tego, co chcesz robić i nie poddawać się, nie poddawać się. Jesteśmy w tej chwili w środku zimy,
Mamy dziś 22 stycznia, a ja jakoś tej zimy nie czuję. Jakoś tak się zamyśliłem i 5 godzin na plaży minęło o tak. Nie znam Polaka, który by tutaj był i narzekał. I powiedział, że tutaj jest mu gorzej, że chce wracać do Polski, albo który by wrócił do Polski. Raczej ci, którzy wyjeżdżają, zostają już w Tajlandii. Zdrowo się odżywiamy, świeże kokosy, doskonałe ryby i owoce morza. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. No, nogę rozwaliłem, troszeczkę łokieć. No, nie ma problemu.